Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. Ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale ta mnie nie interesuje. Znam ją zbyt dobrze. Wolę przeszłość. Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. Kto jest najważniejszy w miłości? Ty czy ja? Zdrada wynika z nierówności czy niesprawiedliwości. Uważasz, że miłosierdzie bierze się z próżności? Złodziei podziwiasz za ich odwagę czy chciwość? Czy weźmiesz coś, jeśli wiesz, że tego nie zwrócisz? Czyj głos słyszysz, gdy zamykasz oczy?
Ethan, nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Van de Griffa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach tak. Dobra, porozmawiam z nim. Coś ty zrobił najlepszego! Nic. Znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko. Też to czujesz, prawda? Coś z domu Van de Griffa. Czuję. I tam naruszył spokój uśmiech. To jest coraz gorzej. Nie przestają gadać o tym całym uśpionym. Wiem. Nie wiem tylko, ile jest w tym prawdy. Musisz nam pomóc. Powariowaliście. Wszyscy powariowaliście. To nie moja wina. Nie chciałem, żeby tak się stało. Thank you.
Thank you.
To nasz syn. Czad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Na zawsze. Co tu się dzieje? Gdzie Itan? Mieliście się tym zająć. Syn. Czad wsadził do kryp... Daj mi to obejrzeć. Nasz syn. Daj mi to obejrzeć. To nasz syn. Czad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Czad, skończ murować, zanim dojdzie do siebie. Moje oko. Daj mi to obejrzeć. Odwal się, to wszystko wina Dale'a. Powinien nam pomagać. Dale to tchórz. Zawsze taki był. Fakt. To tchórz. Co tu się dzieje? Gdzie Itan? Mieliście się tym zająć. Czad, wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Czad, skończ murować, zanim... Daj mi to obejrzeć. Czad, zostaw go! To twój brat, zostaw go! Co tu się dzieje? Gdzie Itan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Twój wujek Czad nie żyje. Wrony. Itan.
Można. Ethan to nasz syn. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Mój klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamy z daleka ode mnie. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. Uśpiony musi przestać śnić. Ethan zakłócił jego spokój. Czymkolwiek jest uśpiony, wydostał się na wolność, zatruwając umysły bliskich Ethana.